Witamy Państwa ze stadionu, z boiska sportowego w Skorzewie, a w sumie matecznika naszych olimpijczyków, a porozmawiamy dzisiaj właśnie z olimpijczykiem, z Danielem Pekiem, który 10 dni temu wrócił z olimpiady w Tokio. Chciałem Ciebie zapytać, jakie to są wrażenia, jak się występuje na takiej imprezie i tak daleko? No super, duży stadion, dużo wspaniałych ludzi. Japonia to na pewno jest kraj na pewno przyjazny. Nawet powiem szczerze, że podoba mi się ten kraj. Pod jakim względem? No, to też jest był koronawirus, mamy czas koronawirusa, też specjalne zasady obowiązywały. Jak to się odbywało tam na żywo? Obowiązywały specjalne zasady, trzeba było wchodzić w maseczkach, wiadomo, tam gdzieś jadło, to trzeba było ściągnąć. Codziennie testy, taka no, rutynowe kontrole po prostu. Tak inaczej niż zawsze? Tak inaczej, no po prostu, inaczej zawsze na olimpiadzie, no ale trzeba się było dostosować do tego. A jak się przygotowywałeś długo do tego występu? No ja się przygotowałem 5 lat, no ale wiadomo, gdzieś tam pod drogą były kontuzje, nie było zdrowia, mistrzostwa Europy nie wyszły, mistrzostwa świata nie wyszły, no i tak to się tak koło zatoczyło. No i skończyłem na 7 miejscu, no trochę jest tam jakiś niedosyt. A może przypomnimy całą historię taką, jak dowiedziałeś się, w którym momencie to było, że jedziesz na olimpiadę? No dowiedziałem się, no tak można powiedzieć, no byłem wielką, no taką niewiadomą do końca, no ale w końcu dostałem tą gdzieś tam przepustkę i tak nie wiem, z pół roku temu, albo rok temu, niecały. No tam byłem brany pod uwagę, bo miałem już wcześniej, 2 lata temu w Dubaju, już miałem kwalifikacje zdobyte, no, tylko wiadomo, no nie potwierdziłem gdzieś tam tej formy swojej po prostu, no i gdzieś tam byłem znakiem zapytania, no ale w końcu pojechałem, no byłem przygotowany, no ale bieg się potoczył właśnie troszkę inaczej, nie? No i się pojawiła informacja, jadę. No to fajnie, no trzeci raz na igrzyskach, no to gdzieś nie miałem nigdy tego tam, na przykład nie byłem, gdzieś tam nie miałem tego nigdy w głowie, że trzeci raz pojadę na igrzyska. No, wtedy się trochę nawet motywacja zwiększyła, no i trening wiadomo się troszkę poprawił, no i pojechałem. Pół roku temu to była zima jeszcze, to ciężko było przygotować się do takiej olimpiady w innych warunkach klimatycznych? No wiadomo, no gdzieś tam jest ciężko, no jak jest tutaj zimno, tam jest ciepło, no wiadomo, tam była wilgotność 95%, padał deszcz, no było chłodno, raz było ciepło, no ciężko było się trochę tak przestawić, no ale ja się przestawiłem, ja byłem naprawdę dobrze przygotowany do tego biegu. No właśnie, ale w jaki sposób się przygotowywałeś? No to są inne warunki, tak? Da się przygotować w naszych warunkach klimatycznych organizm do takiego wysiłku i innych warunków, które panują tam? Ja myślę, że się da, no wszystko jest, ja zawsze powtarzam, wszystko jest w głowie, wszystko w głowie się najpierw rozgrywa, a potem człowiek musi to przerzucić na swoje ciało. No ja się przygotowałem dobrze, no w Polsce, no w górach trenowałem trochę u nas na Pomorzu, w ośrodkach przygotowań olimpijskich, no i ta forma rosła cały czas, nie? Dobra, teraz zapytam Cię, czy pamiętasz ten moment, jak wszedłeś na stadion? Pamiętam. Opowiesz nam? Puste trybuny, cisza, co dla mnie trochę mnie to tam gdzieś tam, można powiedzieć, troszkę mnie to tam zgasiło, bo no, nie ukrywajmy, no publiczność mnie zawsze troszkę piła w górę, unosiła moją adrenalinę, którą tak zawsze mam i po prostu no, tak czułem się po prostu nie jak na olimpiadzie, tylko jak na zwykłym meetingu, można powiedzieć, nie? Nie poczułem tego gdzieś tam w sercu, gdzieś tam w górze, nie poczułem tego, nie? Ale do tego też przygotowałeś się mentalnie? Wiedziałeś, że tak będzie? No wiedziałem, że tak będzie, no ja byłem po prostu mentalnie przygotowany, no głowa była na pewno wyczyszczona, wszystko było tak, jak powinno być. I ten pierwszy gwizdek? No, jak zawsze, no tak... Ja nie potrafię się wczuć w ciebie, bardziej chodzi o te emocje, jakie towarzyszą. Adrenalina trochę była, no ale no... Wszystko się dobrze ułożyło, nie? Do ostatnich tam 250 metrów, tam troszkę mi zabrakło, nie? Tam można powiedzieć czegoś, no jeszcze nie wiem czego. Mam pierwszy taki w życiu bieg, że na dzień dzisiejszy nie potrafię sobie odpowiedzieć na jedno tam pytanie, które mnie tam trapi trochę. No jestem zawodnikiem już doświadczonym, no mam 29 lat, w tym roku już no, pod koniec listopada już kończę 30, no i się trzeba zastanowić, czy się dalej to chcę robić, czy nie. No i się będę zastanawiał. To już czujesz spadek formy? Nie, jakoś nie czuję spadku formy. Myślę, że jakaś no, przebudowa taka gigantyczna by mi się przydała. Nie? Jaka? Psychiczna? No fizycznej raczej nie. Nie, no psychiczna może nie, no może fizyczna. Taka fizyczna, ustawienie fizyczne i psychiczną? Może nie wiem, inne miasto, inny trener, może... No nie wiadomo, no gdzieś tam w głowie się pojawia... Zmiana środowiska. Może gdzieś tam w głowie się pojawiają jakieś tam różne chochliki takie, które mi tam gdzieś z tyłu mówią, no zrób coś innego, może zrób po prostu zmienię otoczenie, no... No wiadomo, no to się nie, świat się nie zawala, nie? No, trzeba może po prostu innych bodźców szukać, nie? A to może oznaczać, że
już jakby w tym środowisku już się trochę wypaliłeś? No nie, no tu się wychowałem, no tu pierwsze kroki stawiałem, no tu zdobyłem no dużo no sukcesów i no tak ciężko będzie trochę opuścić. No zobaczymy, no na razie na dzień dzisiejszy nie rozmawialiśmy z trenerem, co dalej i jak to widzimy i czy będę dalej w ogóle to robił, nie? No bo mówisz o zmianie, przebudowie, to generalnie chodzi ci o, żeby w ogóle wyjść ze sportu i zająć się czym innym? Czy chodzi cały czas o tą ścieżkę sportową? O ścieżkę bardziej sportową, nie? No jeszcze nie chcę kończyć, bo jestem jeszcze, no czuję gdzieś głód, nie czuję, że się nie wypaliłem. No zobaczymy, no czas pokaże, nie? Zawsze mówię, że czas pokaże, nie? A masz jakieś propozycje? Bo skoro o tym myślisz, to tak zapytam wprost. No gdzieś tam się pojawiają po cichu jakieś propozycje, żeby coś zmienić, może do kogoś innego, gdzieś tam iść do jakiegoś innego miasta i... no ja powiem tak, no też są różne kwestie, no... utrzymania się, tak? No bo to też się wiąże z utrzymaniem i wiadomo, jak zostajesz na igrzyskach siódme miejsce, to wiadomo, że z tego już prawdopodobnie nic nie będzie, żadnych finansów, a no wiadomo, sponsorzy, ci co będą chcieli, zostaną, ci co pewnie nie będą chcieli, to odejdą. No taki jest sport, no z tym się trzeba było liczyć, nie? Że jak ci raz nie wyjdzie, no to dużo ci w życiu może dalej nie wyjść, nie? Ale to takie negatywne myślenie. No trochę negatywne, nie? No może jeszcze troszkę nie ochłonąłem, może troszkę jeszcze nie jeszcze wiem, ten niedosyt nie, został nie, cały nie, czas. Dlaczego to siódme miejsce, tak? No jest trochę niedosyt, no bo ja naprawdę mierzyłem wysoko, ja wchodziłem na stadion i po prostu ja chciałem, no tak jak zawsze, wygrać to i gdzieś tam, no nie wiem, co się w tym biegu wydarzyło, no myślę, że te choroby, które mnie wszystkie spotkały pod drogą, to gdzieś mnie tam też po prostu wypompowało, nie? Fizycznie, czyli taka niemoc fizyczna, jednak faktycznie troszeczkę zaskoczył twój organizm. No a w biegu na pewno nie popełniłem żadnych. Klimat. W biegu nie popełniłem na pewno żadnych błędów, nie? To był bieg idealny. Biegałem cały czas przy bandzie, nie dałem nikogo nie wpuszczałem, biegłem taktycznie naprawdę dobrze, przemyślanie. I wiedziałem, że się rozegra wszystko na finiszu i ostatnie 250 metrów wiedziałem, że chłopaki odpalą. No ja chciałem też odpalić, no to co ja umiem najlepiej robić. Ja mam znakomity finisz, którego teraz nie było, nie? A z kim biegałeś? Może przypomnisz? No biegałem z Amerykaninem, który jest rekordzistą świata u mnie w kategorii. Biega naprawdę chłopak bardzo mocno i też zajął czwarte miejsce. Rosjanin był drugi, pierwszy był Anglik, no Anglika nikt nie stawał, no zaskoczyłem się, że wygrał Anglik, no ja obstawiałem właśnie, że może się zakręcić właśnie ten z USA, że może to wygrać. Nie? Analizowaliście później bieg? Tak. Nie było nawet czasu analizować. Nie oglądałeś nawet tego. No raz oglądałem i no według mnie ja żadnego błędu nie popełniłem, tylko po prostu jeden błąd, który tam mnie wykluczył, no to 250 do mety. Nie byłem w stanie normalnie odpowiedzieć rywalom, zaatakować ich, no co jest moją mocną stroną, no najmocniejszą można powiedzieć w każdym biegu na 1500. Nie byłem w stanie odpowiedzieć nawet, dokleić się do nich tak zwani, dokleić się i jeszcze ruszyć z nimi. Zabrakło po prostu może prądu, nie wiem, może głowa, nie wiem. Wielka niewiadoma. Dokładnie. No ale sukces dowiozłeś, no siódme miejsce na igrzyskach w Tokio. Czy czujesz się tutaj doceniony w tym środowisku? No powiem, że no, jak patrzę na inne miasta, to słabo to wygląda, naprawdę. Czyli jakby tutaj dla opiekunów, no bo ktoś tu zarządza tą infrastrukturą sportową, to można tylko czytać, że to nie jest sukces, to siódme miejsce? Może jest sukcesem dla niektórych jest, no dla mnie to jest porażka, nie? Na przykład. Nie? Dla mnie to jest ale pora... marketingowo, bo teraz patrzymy, no dowiozłeś to siódme miejsce. Chłopak w zasadzie z uczniowskiego klubu sportowego, spod Kościerzyny nawet można tak powiedzieć, tak? Ze Skorzewa, no wystąpił na jednej z największych imprez w tej swojej kategorii. No pewnie liczyłeś też na jakieś przywitanie, jakiś grant od władz? No, z reguły tak nie jest, ja tam nie liczę na jakieś tam przywitania. Z reguły to jest tak, masz medal, są przywitania, no tak powinno być, nie? Jak zajmujesz siódme miejsce, no to tak, no, jest na pewno jakieś tam cisza, no wiadomo. Jak zdobywasz medale, przywozisz medale złote, srebrne, brązowe, to jesteś, no wiadomo, tam gdzieś okrzyknięty, o tobie się mówi, no jak zajmujesz siódme miejsce, to gdzieś jesteś w cieniu, no z tym gdzieś trzeba też poradzić po prostu. Równie tak, jakbyś w ogóle nie wystartował. No w sumie tak. Ja nie wiem, jak tu skomentować, szanowni państwo, ale tym akcentem chciałem zakończyć, ponieważ już nie chcę dalej męczyć Daniela. Ponieważ pomimo tego, że jednak z mojego punktu widzenia był to bardzo duży sukces, ponieważ zawodnik, nasz zawodnik lokalny wystąpił na międzynarodowej dużej imprezie, no to jednak oprócz tego, że zabrakło tego prądu,
to jeszcze zabrakło takiej zwykłej ludzkiej życzliwości, to źle zabrzmi, ale takiego, takiej empatii. O, tak bym to zakończył. Ja bardzo dziękuję tobie za rozmowę. Przypomnijmy, naszym gościem był Daniel Pek, zawodnik UKS Skorzewo. Dziękuję, do zobaczenia.